Oryginalne koszulki angielskich klubów wraz z oficjalnymi nadrukami znajdziecie w sklepie naszego partnera Pod Stadionem. Wszelkie szczegóły na stronie internetowej www.podstadionem.pl. Serdecznie polecamy. Witamy serdecznie Was przed 16 kolejką Premier League i od razu z grubej rury możemy zacząć, że nie mamy najlepszych informacji. Bo po pierwsze jest masa kontuzji, a po drugie COVID w końcu o sobie przypomniał przez te weekendowe spotkania Leicester z Newcastle oraz Tottenhamu z Brighton stoją pod znakami zapytania. Mecz z Wizy Europy został przełożony A centrum treningowe zamknięte do odwołania Dlatego w klasycznym składzie Czyli Emilian Cichoń Witam serdecznie Jakub Szulc Witam Oraz ja, czyli Łukasz Maciejewski Głównie porozmawiamy dzisiaj Kim zastąpić graczy, których prawdopodobnie Będzie brakować w kolejnych rundach Ale zanim to Klasyczne podsumowanie konkursu z minionej rundy No i po Freebetu od Superbeta O wartości 20 zł Prosimy o zgłoszenie się Kacpranowaka, Nowaka Dag Dariona Creative V2 P1 Saka oraz Demczuka. No i tę piątkę prosimy o zgłoszenie się wiadomości prywatnej na Twitter hotornotf.pl lub na konto na fanpage angielskie espresso na Facebooku. I oczywiście mamy dla Was kolejny konkurs. Zasady, zasady te same: stazi wyjadacze wiedzą. Dla nowych powtórzę: stołapek w górę e, pod filmikiem oraz musicie wytypować w komentarzu zawodnika, który zdobędzie najwięcej punktów w rundzie numer 16. No i ile po prostu zdobędzie oczek. Znowu do wygrania 5 kuponów o wartości 20 zł. do wykorzystania u Bukmachera Superbet. Na planszy pojawią się teraz kupony, które my postawiliśmy na rundę numer 16. No i na pewno tutaj przejawia się najczęściej Antonio, który, na którego kurs jest dość atrakcyjny, ponieważ na overka 2,5 Superbet płaci 2,20 za, za każdą postawioną złotówkę. Także myślę, że dość ciekawie. W opisie będą również linki do innych overków, underków, a także head-to-head. -head, także zapraszamy. A tymczasem przechodzimy do rundy numer 15. Na i podsumujemy sobie nasze składy, także możecie zacząć chłopaki, Emilian i Kuba, pierwszy pewnie Emilian jak zwykle. No ja jestem bardzo zadowolony, bo za trzecim razem w końcu udała się niszowa opaska, przynajmniej odkąd oczywiście Salah zaczął punktować. Dwa razy wiekarał w tej kolejce, też byłem wystraszony jak już zaliczył doma, asystę w 15 minucie, ale son oddał i oddał praktycznie trzy razy tyle co Salah, więc tym samym z 72 dwoma punktami awansowałem na rangę 3346. I boję się, że teraz będzie, będzie tylko gorzej, ponieważ jak już patrzę na swój skład oraz na sytuację z covid to chyba będą się jakieś minusosie zagrać, żeby zagrać w miarę sensowną jedenastką. U mnie za to kolejka do zapomnienia, bo średnia punktowa wyniosła 43, a ja miałem 42 oczka. I tak naprawdę oprócz Salah'a i na kapitanie i Trenta Aleksandra Arnolda, których mają niemal wszyscy gracze, Zapunktował mi Gindogan i Rafinia, gdzie te punkty Gindogana są takie słodko-gorzkie, bo e, miałem wybór 50 na 50 między Bernardo a Niemcem przed kolejką, i niestety zdecydowałem się na Gindo. No i ten wynik mógłby być zdecydowanie lepszy. Poza tym, też e, te Blank, nawet nie Blanki, tylko 2 0 od Jamesa i Regiona troszkę psują. Ten wynik, no i szkoda tego, że Emil Smith nie wystąpił, bo tutaj liczyłem na to, że on podniesie w tym ostatnim dniu kolejki mój skład, no ale skończyło się inaczej. U mnie też James oraz Regi ale za to Bernardo Silva, no i on po raz kolejny zrobił robotę. 15 punktów. Generalnie pomoc zdobyła 45 oczek na 62 całego mojego składu. No, i w dwie ostatnie kolejki, czterech zawodników z pomocy zrobiło 70% punktów całego składu, bo oni w czwórkę zdobyli 91 oczek, a cała drużyna 131 w dwie kolejki. Także moja drużyna stoi pomocą. No i w dwie kolejki dało mi to awans o 400 tysięcy, także gdzieś tam się wygrzebuje do przodu. Ale nie wiem, co będzie dalej, ponieważ, tak jak Emilian powiedział, i tak jak ja powiedziałem, Szykujemy się na minusy, ponieważ jest sporo zawodników, których występ w rundzie numer 16 jest potencjalnie wykluczony, lub oni po prostu już nie zagrają. No i między innymi, między innymi mamy Sancheza, Fostera, Daffiego, Regiona, Johnsona, Davisa, Madisona, Smyfaroa, Trossarda, Foden, Sar, Cornet, Kane, Wardy, Wilson, Bisuma i jeszcze mógłbym pewnie wymieniać kilka nazwisk. Każdy z nas, każdy z Was pewnie znalazł kilku w których ma w swoich składach, no i po prostu mamy problem. Część z nich pewnie się zdąży wyleczyć i część z nich zagra. No, ale na przykład w Tottenhamie mamy kompletny szpital, tam ośmiu zawodników ma potwierdzoną koronę, jest też pięciu członków sztabu i ta liczba prawdopodobnie rośnie. No, także widzimy, że jest ten ośrodek treningowy zamknięty i z zawodnikami Tottenhamu prawdopodobnie będzie musieli się pożegnać, no bo ten mecz kolejny z Brighton prawdopodobnie będzie przełożony, to samo mówi się o Leicester, no i jeśli to by się wszystko przedłużało, no to też jest, jest dalej, też jest dalej Liverpool, no i co robicie teraz z zawodnikami Tottenhamu? No tutaj za bardzo nie ma się nad czym zastanawiać, bo jeżeli zagrożone jest ponad więcej niż jedno spotkanie, a patrząc na to, że zauchnie to cały środek treningowy, to jest to bardzo prawdopodobne, to należy ich po prostu sprzedać. Zwłaszcza, że akurat mamy takie szczęście, że kalendarz Tottenhamu dobrze współgra z kalendarzem United, więc tutaj podmianka. Kane'a i Son'a na Ronaldo i Rashforda, czy nawet Regilona na Dalota, to naprawdę jest no-brainer. No Oczywiście, jeżeli zostanie oficjalnie potwierdzone, że mecz został przełożony, no ale to jest pewnie kwestia godzin, może nawet, w trakcie, już nawet po publikacji będzie o tej informacja. Wymieniliśmy przykłady United, no o United będziemy dzisiaj jeszcze mówić, więc będziecie mogli wybrać najlepszą opcję z tego zespołu. Więc nie chyba nie ma się za bardzo co rozwodzić nad skogutami, Po prostu, jeżeli mamy, to czekamy na oficjalne info i sprzedajemy. No, wszystko tak naprawdę zależy od naszych składów i od tego, jakie mamy potrzeby. Bo, na przykład, taki Regilon, e, jeśli może zostać zastąpiony zawodnikiem z ławki, no to tam jedną kolejkę możemy się przemęczyć. Ale e, trzymanie Sona czy Keina zawodnika za taki budżet na ławce, no to to już na pewno mija się z celem i musimy przemyśleć po prostu czy nie mamy większych potrzeb w składzie no bo wiemy też o sytuacji Toneja wiemy o tych wszystkich absencjach o których mówił Łukasz i musimy po prostu dostosować to do naszej sytuacji a wszystko też zależy po prostu od informacji na temat tej przerwy Tottenhamu musimy też mieć z tyłu głowy, że Koguty będą musiały nadrobić te zaległe spotkania. Też to spotkanie przełożone przez, e, e, przez opady śniegu i to się na pewno skumuluje, i wtedy tych podopiecznych konta będziemy szukać i będziemy ich e, z powrotem sprowadzać do składu. No ale tak jak Emilian powiedział, na ten moment musimy się ich pozbyć. Alternatyw mamy naprawdę dużo, więc jeśli macie wolne transfery, no to na pewno e, wymiana. E, Sona i przede wszystkim K na to priorytet. A jeśli możecie wymienić obrońcę, macie wolny transfer i posiadacie Regilona, no to transfer defensora to też ruch, który po prostu sam się klika. Tutaj nawet już nie chodzi o wolne transfery, bo podejrzewam, że minusy pójdą sporo w ruch tym bardziej, że ta mnogość kontuzji jest naprawdę spora. Nie tylko jeśli chodzi o Totenham. No i Regilon też był kontuzjowany bo on stracił w 20 minucie w ostatnim spotkaniu przeciwko Norwich. no i po tym spotkaniu dodał takie, takiego tweeta słynnego, że będzie dostępny za kilka dni i żeby po prostu go nie sprzedawać w fantazy Premier League no i nie zastarzało się to po prostu najlepiej wygląda, i wygląda na to, że będzie musieli się pożegnać z zawodnikami Tottenhamu, no i ja mam ich trzech, także będzie ciężko, będą wchodzić minusy no i skoro minusy, no to muszą być to godziwe opcje. No i tak jak było powiedziane. Manchester United wchodzi teraz na bardzo dobry kalendarz, ponieważ mają aż do rundy numer 28 praktycznie same zielone mecze, oprócz West Hamu. A na kolejne pięć spotkań wygląda to tak: Norwich, Brentford, Brighton, Newcastle oraz Burnley. Także jest to pięć spotkań, w których spokojnie nie tylko mogą być bramki z przodu, ale też czyste konta No i jest też po prostu ruch. Jeśli chodzi o atak, w ostatnich dwóch kolejkach oni są trzeci pod względem uderzeń, trzeci pod względem uderzeń celnych i trzeci pod względem goli. Także ta, ten atak ruszył. Obrona też widać te postępy, ponieważ zachowali czyste konto, konto przeciwko Crystal Palace. No w meczu Ligi Mistrzów było troszkę gorzej, no ale tam wiadomo był zupełnie inny skład. No, można powiedzieć, że drugi, a może nawet trzeci garnitur. Także zbytnio nie ma co się sugerować. No, ale w każdym razie te opcje z Manchester United są. No i po pierwsze, jest Dawid Dehana na Bramce, który jest stosunkowo drogi, bo kosztuje 5-0, no, ale lepsze Ramsa i kosztuje tyle samo. No i przede wszystkim, jeśli chodzi o obronę, jest Diogo Dalot. I on jest opcją, nie tylko dlatego, że ostatnio grał w tych dwóch ostatnich spotkaniach, no ale też dlatego, że. One Bissaka prawdopodobnie będzie kontuzjowany. On w ostatniej minucie, praktycznie w ostatniej akcji meczu Ligi Mistrzów, zdarzył się z bandą reklamową i przez to został zniesiony na noszach. Także wygląda to po prostu na dłuższy uraz Anglika. Ten uraz One Bisaki, no to na pewno dobra informacja dla menedżerów Fantazu. Oczywiście nie życzymy nikomu kontuzji, no ale to miejsce dla, dla lota wydaje się już teraz na 100% pewne. Portugalczyk prezentuje się naprawdę dobrze i jest zawodnikiem, który daje duże szanse na zwroty z przodu, a przy tym kalendarzu United możemy liczyć na dużą liczbę czystych kąt, a w takim wypadku taki defensor za 4 i 4 no to jest naprawdę świetna opcja, a Rangnick nie raz podkreślał, że on y, potrzebuje tych bocznych obrońców, którzy dobrze atakują, no bo w jego systemie 4-2-2-2 y, ci zawodnicy, ci ofensywni pomocnicy grają stosunkowo wąsko, tam Docelowo biega Bruno Fernandes i Jadon Sancho, i boczni defensorzy obiegają i biorą duży udział w akcjach ofensywnych. Dalot był bardzo bliski strzelenia gola w poprzedniej kolejce, a Alex Teller, on wykonuje stałe fragmenty gry i trafił w poprzeczkę z rzutu wolnego. Więc tutaj w tych y, bocznych obrońcach United widzimy naprawdę dużą wartość. A skoro Dalot nie jest w ogóle zagrożony One Bisacom, który tak czy tak był w fatalnej formie. No, to jeśli miałbym wolny transfer, to nawet bym się nie zastanawiał, i to byłby mój priorytet, jeśli chodzi o transfery. Dalot kosztuje 4:4 i to jest jego główny atut. Przy tym kalendarzu i przy tym, że wierzymy, że ta e, gra Manchester United zostanie odmieniona, to na pewno jest to spoko opcja. E, co do ataku, no to też jest łatwo, bo. No Cristiano Ronaldo klika się sam, tak naprawdę, szczególnie przy tej y, potencjalnej absencji Kejna. No i generalnie, nawet bez tej absencji Kejna, wielu z nas chciałoby wziąć Ronaldo zamiast Anglika, ponieważ jest przepaść, jeśli chodzi o liczby. Bo Portugalczyk, nawet jeśli nie punktował, to on i tak dużo uderzał, zawsze był pod grom i po prostu stwarzał zagrożenie. A o nie możemy tego powiedzieć w żadnym wypadku. No także, jeśli obrońca, to dalej, od jeśli napastnik, to Ronaldo. A co pojecie w pomocy, bo tutaj też drgnęło to, Sam czy troszeczkę poszedł do przodu Rashford ostatnio grał bardzo wysoko jako taki podwieszony napastnik no i co do Sancho to raczej bym się jakoś tak nie napalał, ale wiem, że Emilian, ty zastanawiasz się nad Rashfordem Zastanawiam się nad Rashfordem, ponieważ mój skład wygląda obecnie jak wygląda i jeżeli chciałem mieć Ronaldo to musiałbym zagrać minus 4, a to mi minus 4 wiązałoby się z graniem jakimś kasztanem za 5,5 i mniej, a tutaj poza Demarajem Graham, który ostatnio łapie formę nie ma żadnych alternatyw więc zawsze rozważasz darmowy transfer, tylko jeden i wziąć tego Rashforda. No, zwłaszcza, że on ten tutaj powinien grać jako ten napastnik w duecie z Ronaldo, ewentualnie Greenwood, który dzisiaj strzelił bramkę. W zasadzie to już wczoraj. Więc tutaj też bym się może nawet obawiał do rotacji. A Sancho, no, Sancho wygląda fajnie, może mieć potencjał na punkty, ale na razie ma zbyt często protokół 60 minut, więc to trochę mija się z celem, więc no na pewno. Jeżeli kogoś bym rozważał, tego Rashforda, No ale jak wiadomo, tutaj priorytetem powinien być właśnie Ronaldo. Sancho w dwóch poprzednich kolejkach się siedem okazji. I są to spoko liczby. Ale jeśli chodzi o uderzenia Rashforda i Sancho, no to oni w dwóch poprzednich kolejkach oddawali pod No i nie jest to najlepszy rezultat. Także nie wiem, nie byłbym pewny klikając żadnego z nich. No po prostu mamy lepsze opcje na przykład w postaci Bowena, Bernardo czy Mounta, jeśli chodzi o pomoc, niż żeby jakoś tak... Yy, Szukać kwadratowych jaj w postaci pomocników Manchester United? No, na pewno ci pomocnicy nie prezentują takiej wartości, kiedy weźmiemy pod uwagę stosunek jakości do ceny, bo tak jak Łukasz powiedział, mamy dużo tańszych opcji, które notują lepsze liczby, a rozpatrywanie Rashforda jako takiego zawodnika out of position w ataku też nie jest do końca trafne, bo on. Gra jako taki wolny elektron wokół Ronaldo. Rangnick ma taki pomysł, by sprawić, żeby Ronaldo nie był taki osamotniony w ataku, ale Rashford przy nim jest takim zawodnikiem, który szuka tych wolnych stref. On często zbiega do boku i nie gra tak koniecznie centralnie, jeśli chodzi o ataki United. Więc tutaj w jego przypadku aż tak bym się nie napalał. Kiedy słyszymy, że United przeszło na grę dwoma napastnikami, teraz Rashford miałby zostać takim goleadorem. No to nie jest aż tak prawdopodobne. Sancho wygląda fajnie, ale kosztuje za dużo na ten moment. Ja na pewno gdzieś go mam na swoje watch -liście, ale jeszcze się wstrzymuję i ewentualnie może kiedyś, na pewno nie teraz. Czyli w skrócie możemy powiedzieć, że ani Rashford, ani Sancho nie są raczej opcjami na teraz. No, i raczej jest to spora różnica i szukanie takich nieoczywistych wyborów niż po prostu racjonalne rozwiązanie. No, bardziej przy tych cenach. No, ale co do bardziej takich oczywistych rozwiązań, no to musimy przejść dalej do e, ataku Watfordu. I czy wy w tym momencie zastanawiacie się nad tym, żeby podwoić ten atak? No, bo wiadomo, albo Denis, albo King to jest w tym, w tym momencie must have, szczególnie że Watford w ostatnich czterech kolejkach jest trzecie pod względem XG e, i tylko lepsze jest City oraz Liverpool. Czwarty pod względem zdobytej goli, czwarty pod względem uderzeń, uderzeń w bramkę oraz uderzeń z boksa. No i tylko ta czołówka, czyli City, Chelsea i Liverpool jest lepsza, jeśli chodzi o staty ofensywne w ostatnich czterech rundach. Także czy wy w tym momencie się zastanawiacie, czy wziąć może i Denisa i Kinga, ponieważ oni robią naprawdę dobre liczby? Nie, no już podwojenie ofensywy od to jest lekka przesada. Wiadomo, sytuacja na rynku napastników nie jest ciekawa. Ale sam zresztą, sami zresztą dzisiaj powiedzieliśmy, że wraca ten Ronaldo. Antonio zaliczy w końcu asystę. Wiadomo to, bo podaje do centrum strzału. Ale 3 no, punkty to no, trzy punkty, a teraz dobry kalendarz. Zaraz Watkins będzie opcją, zaraz wróci Bamford przy lepszym kalendarzu za jakieś dwie trzy kolejki, więc rynek napastników może odżyć. Ale naprawdę warto mieć tego jednego napastnika od Forda Wokinga, albo albo bo to jest uwolnienie kasy przy całkiem przyjemnym kalendarzu i tak jak się w formie. Pytanie to oczywiście jest Kogo z tej dwójki Wiadomo, że kwestia ceny już tutaj nie gra roli Ponieważ Denis już kosztuje tyle samo co King Ale pamiętajmy, że Lepsze w statystykach jest King Rzuty karne nadal ma prawdopodobnie King Nawet jeżeli wróci Sar A w zasadzie nie zapowiada się, żeby Sar wrócił szybko Bo bodajże uszkodził więzadło w kolanie Oraz dochodzi też fakt, że no To King gra na dziewiątce oraz nie jest zagrożony Pucharem Narodów Afryki A to jest właśnie Ciekawa sprawa, bo pamiętajmy, że Denis nie, nie jest stałym bywalcem kadry Nigerii. W zasadzie zagrał nie tylko 25 minut, ale w kontekście tego, że Wiktor Zimen ma kontuzję, Kalicika, i po prostu nie gra w ostatnim czasie w Leicester, plus ostatnio też właśnie Wato Z pozostałych alternatyw są Ahmed Musa oraz Odion i którzy są już grubo po 30, to Denis w formie może znaleźć to miejsce na puchar narodów Afryki. No, i to jest piękne, właśnie. Tutaj analiza kadry Nigerii pod kątem Pucharu Narodów Afryki. No, po prostu tego nam brakowało, Emilian, w tym odcinku, żeby zanalizował nam kadrę Nigerii. No, ale faktycznie widzimy, że e, Denis, mimo że nie był powoływany, no to jest szansa, że dostanie to powołanie. Tym bardziej, że on sam z chęcią by je przyjął i o tym sam wspominał. No tak, ale z drugiej strony, ten Puchar Narodów Afryki odbędzie się za miesiąc. To natężenie spotkań w grudniu, tak czy tak, jest duże. A. Może i King ma karne, może i XG ma większe, ale i-test moim zdaniem cały czas jest na korzyść Denisa, który tak naprawdę z City wywalczył rzut karny, który nie wiem dlaczego nie został odgwizdany i cofnięty przez VAR. Rodri podciął Denisa i tam powinien mieć e, nigeryjczyk wywalczoną masystę. Kto wie, przy, przy golu Kinga, zapewne, przy tej jedenastce, ale e, także innych aspektach gry, nie chodzi tylko o ten jeden nieodgwizdany stały fragment. Denis był bardzo aktywny i je, jeśli rzeczywiście teraz dopiero będziecie kupować napastnika utworne, no to przez te karne i przez to, że Norwek jest dziewiątką, można się zastanowić, ale kiedy łapało się Denisa za tą niższą cenę, no to moim zdaniem on miał zdecydowaną przewagę. Tak jak Łukasz powiedział, posiadanie choćby jednego przy tym kalendarzu szerszeni jest obowiązkiem i teraz tak naprawdę czeka was po prostu rzut monetą, bo wybór pomiędzy tymi dwoma zawodnikami no to, to jest 50% do 50% szans. Mogę wam ułatwić to w ten sposób, że ja wziąłem właśnie Denisa, a do tej pory takie wybory 50 na 50 raczej średnio mi idą w tym sezonie, bo kupiłem Chiluela zamiast Jamesa, miałem Diasza zamiast Cancelo, przed poprzednią kolejką kupiłem Gindogana zamiast Bernardo, więc skoro ja biorę Lenisa, no to możecie się spodziewać naprawdę dużego holu punktowego od Kinga. No to jest na pewno spory dylemat i tak jak się mówiło o tym Denisie, który jest gorszy statystycznie, jeśli chodzi o x kolejek, no to jeśli chodzi o 4 ostatnie rundy, no to wszystko wygląda porównywalnie, ponieważ jest 11 do 10 w strzałach dla Kinga, 4 do 6 w strzałach celnych dla Denisa, także to się jakoś tam pokrywa. Denis więcej kreuje, King ma lepsze XG, także to się jakoś tam zaciera. No tylko przede wszystkim jest spora różnica, jeśli chodzi o punkty, no bo Denis w tych czterech ostatnich rundach ma punktów 35. A King ma 15, no to jest 20 oczek różnicy i ten cały itest test jest również na, konie, na korzyść Nigeryjczyka. I generalnie troszeczkę bym go porównał do Bernardo Silva, ponieważ on e, robi to teoretycznie trochę gorsze liczby, ale mimo to do sieci wpada więcej. No i. E, Generalnie wydaje mi się, że Denis jest dużo lepszą opcją, jeśli chodzi o punkty i tak dalej. No, tylko za Kingiem przemawia na pewno to, że po pierwsze gra wyżej, po drugie ma rzuty karne, po trzecie nie ma Pucharu Narodów Afryki. No, także wybór jest to raczej jest coin flip. A ja nie wiem, czy się nie zastanowię nad tym, by wziąć i tego, i tego, ponieważ od kiedy Ranieri przejął drużynę, no to Denis w 510 minut ma 4 gole i 4 asysty, zaś King 6 goli w 630 minut. Także. Przy tej cenie jeden z nich nawet może usiąść na ławce, ponieważ oni kosztują 1 i 5 7 Być może cena Kinga teraz wzrośnie do 5,8. No i oni też mogą być idealnymi zamiennikami dla Toneja, który pauzuje przez COVID i też nie wiadomo konkretnie, ile potrwa ta pauza. No prawdopodobnie będzie to 10 dni w związku z kwarantanną, także on ominąłby kolejne spotkanie. No i co za tym idzie, on jest też pierwszy do sprzedaży, ponieważ ten jego kalendarz później się psuje. Ale już skończmy temat. Watford tutaj widzimy, że i King i Denis jest opcją. I nawet jeśli chcemy podwajać, to może wyjść to nam na plus. A na plus może nam też przyjść kupienie Bowena, ponieważ on wchodzi również na bardzo doby, dobry kalendarz. ponieważ West Ham ma Berlin, Arsenal, Norwich, Southampton i Watford. A sam Bowen robi naprawdę dobre liczby, ponieważ od kolejki numer 5 on zanotował 3 gole i 7 asyst. Także czy przy tym, że będziemy sprzedawać Rafinie, czy on jest idealnym zamiennikiem za Rafinie? I dodatkowo, czy. Jakbyście mieli porównać Antonio i Boena, to który w tym momencie jest ważniejszy przy tym kalendarzu, którego byście wzięli prędzej, Antonio czy Boena? No patrząc na sytuację w ataku, to ja nie mam wątpliwości, że na ten moment Antonio nie jest żadnym pewniakiem. On od tej piątej kolejki notuje naprawdę bardzo słabe liczby i może ukara mnie już za chwilę, kiedy ten kalendarz się poprawi, a on odzyska formę. Ale Bowen w tym trudniejszym okresie. Radził sobie naprawdę bardzo dobrze. No i e, tak jak powiedzieliśmy o tych napastnikach Wotwordu, jeden z nich to jest Mus. Ronaldo, przy tym kalendarzu to też jest moim zdaniem, mus. No i w takim wypadku e, na pewno łatwiej znaleźć miejsce dla Bowena. I z tego powodu ja właśnie będę się starał, czy to za Galachera, czy to za Rafinie, czy to za Smithara. E, gdzieś wcisnąć właśnie Jaroda Bowena. A nad Antonio szczerze mówiąc nawet się nie zastanawiałem: no bo y, najpierw on musi odzyskać tą formę, i wtedy dopiero w ogóle będę myślał nad upychaniem go. A przekładanie tego kalendarza ponad fakt, że on wyglądał naprawdę średnio, no to moim zdaniem to jest średni pomysł. Co prawda, on mógł y, w ostatnich dwóch spotkaniach zanotować trochę więcej punktów, tam koledzy nie zawsze, y, nie zawsze wykorzystywali sytuację, którą on tworzył. Ale mimo wszystko, jeśli chodzi o samo strzelanie bramek, no to ta jego dyspozycja z początku sezonu, a to co prezentuje teraz, no to jest niebo a ziemia. I no co prawda to nie jest opcja, opcja premium i on nie kosztuje tyle co Ronaldo, Kane czy nawet Vardy. Ale mimo wszystko wolałbym tą kasę osadzić w Bołenie i doinwestować skład w innym miejscu. Antonio w tym meczu przeciwko Chelsea nie wygląda wcale już tak źle. Mógł mieć wprawdzie dwie kolejne asysty Ponieważ raz Boen nie zdążył Do piłki, do której miał wystawioną Tak naprawdę tacę na pustą bramkę No i raz też podał fajnie do Również do Boena I ten również się trafił w tamtej sytuacji Ale zmierzam do tego, że Antonio spore kreuje właśnie dla Bowena I tu mogłyby być też takie punkty podwójne, jeśli byśmy mieli tego i tego No ale zaś, jeśli miałbym wybierać jednego, no to po pierwsze Bołen więcej punktuje, ponieważ na przykład w sześciu ostatnich rundach Antonio zdobył 14 punktów, a Bołen 36 Po drugie Bołen jest tańszy No i po trzecie Antonio, jeśli spojrzymy na mecze i na, na hitmapy i tak dalej Często robi miejsce Polu karnym dla Bowena, i właśnie ten Bowen czasami jest nawet taką postacią centralną, jeśli chodzi o West Ham. Antonio schodzi troszeczkę niżej, no i właśnie w to wchodzi Bowen, także on się wydaje naprawdę spoko-opcją. No i co do takich spoko-opcji, no w sumie nawet to nie jest spoko-opcja, tylko to jest po prostu maschew no to jeszcze trzeba powiedzieć o Bernardo Silvie o którym mówiliśmy jeden, dwa, trzy odcinki temu. Mówiliśmy to w każdym z nich, że on po prostu jest najlepszym pomocnikiem City. No i w tym momencie pomijając wszelkie liczby, bo on. Naprawdę nie ma co patrzeć na jego statystyki Na jego liczbę strzałów, ekspektywos i tak dalej Bo on się wyrywa wszelkim ramom Ponieważ on od rundy numer 5 Oddał tylko 13 strzałów No i 6 to były gole, a 9 celne strzały Także ta konwersja jest naprawdę wysoka w jego wykonaniu Także jeśli spojrzymy na to, że on W lidze mistrzów nie zagrał Dostał resta, tak samo jak Cancelo I w, i w każdym spotkaniu gra po 90 minut Także jak ktoś z Was nie ma Bernardo Silva To się nad niczym nie zastanawiamy No ale co do opcji Zesona, no to musimy też poruszyć inne opcje No bo być może byśmy chcieli Podwoić nawet Manchester City Tylko, że wygląd, wygląd Dogana troszeczkę nie wierzymy A Foden znowu świeci się na żółto I... Mimo, że zagrał 45 minut widzę mistrzów, no to raczej to nie było spowodowane restem, a tym, że znowu miał jakiś mały uraz kostki. I to raczej znowu nie pozwala nam przychylnie patrzeć na Opcję City inne niż Bernardo Silva. No nie wiem, czy bym zgodził się z tym, że nie wierzymy w Gindogana, który de facto grał bardzo dużo jako taka fałszywa dziewiątka, i gdzieś tam wymieniał się pozycjami z Grillasem i z Bernardo Silwą. On też mógł mieć gola. Tak naprawdę Bernardo Silva, to jedno trafienie zaliczył po dobitce strzału Niemca. I oczywiście, jeśli nie macie pomocnika City, no to tutaj nie szedłbym w Gindogana, tylko Bernardo Silva, to jest po prostu must have, ale jeśli szukacie tego podwojenia, no to moim zdaniem Gindogan to jest zdecydowanie najlepsza opcja, bo Grealish, jak dla mnie, jest na ten moment takim ciałem obcym w tej maszynie Guardioli i on zbyt długo holuje piłkę, jest nieskuteczny i yy, po prostu wybija z rytmu te akcje i na niego no, nie zdecydowałbym się na pewno. A Foden przez to zdrowie jest bardzo ryzykownym typem. Więc tutaj, jeśli szukacie drugiego pomocnika City, no to King Dogan, No, ale powiedzieliśmy wcześniej o Bowenie, więc jeśli macie tego Bernardo, a nie macie Boena, to raczej ku niemu bym się skierował. Według mnie przeceniacie trochę to Bernardo Silve. Ja wiem, że mam, mam słabą skuteczność mówiąc, że jakiś zawodnik robi liczby ponad stan, patrząc na to, że w zeszłym sezonie nie wierzyłem. Lingarda i Ginogana potem robili 4/2 cyfrówki z rzędu, mimo że nigdy w życiu nie robili takich dobrych liczb. Ale jeżeli zdrowy, jeżeli Foden byłby zdrowy, a nie miałbym ani tego, ani Bernardo, ani Fodena, to naprawdę miałbym dylemat i nawet bym się zastanawiał bardziej o tym Fodenem, ponieważ wiemy, że gra wyżej, ma lepsze liczby i to potrafi je przełożyć. Bałbym się po prostu, że Bernardo, nawet pomimo tego, że robi sobie co chce z tych expected goals i z tych pozycji, z których strzela, no nie mniej nie wiadomo, jak bardzo będzie to przekładał na te liczby, na te punkty w fantazy, więc podchodzimy do tego sceptycznie. No ale w kontekście, ale w momencie, kiedy Foden ma te problemy znowu z kostką i nie jest pewna jego gra, a Bernardo jest wypoczęty po tym, jak nie znalazł się w kadrze na Ligę Mistrzów, to by się raczej nie zastanawiał i mimo wszystko, go kliknął. Tak samo tutaj się zgodzę z Kubą, no Gindogan'a też bym nie rezygnował. Tutaj czasami mówiliśmy o tym, że może nie być pewne składu, ale pamiętajmy, że on w tym sezonie Premier League nie licząc tego, kiedy był kontuzjowany pomiędzy szóstą a ósmą kolejką, to w zasadzie tylko jeden i w czternastej kolejce, kiedy był kontuzjowany, to w zasadzie tylko w jednej kolejce nie wyszedł w podstawowym składzie, więc tutaj też nie ma się co bać, że on będzie bardzo rotowany, więc Naprawdę, nawet mógłbym się zastanowić o, nad podwojeniem pomocy City. Zwłaszcza, że pewnie niedługo wróci Firmino, więc ten Rzota będzie może problemem nawet. podobnej półce cenowej jest jeszcze w sumie jedna opcja i jest to Mason Mount, którego kupiło 200 tysięcy menedżerów już przed tym kolejką. No i pewnie dlatego, że w dwóch ostatnich meczach zdobył 25 punktów. No i ta forma Chelsea nie jest najlepsza w ostatnich rundach. Teraz widzę, mistrzów zremisowali z Zenitem i ten przód wyglądał bardzo słabo, o dziwo poza Wernerem który zdobył dwa gole i asystę. No jednak Mason Mount, patrząc na same statystyki, no to on w tym sezonie Premier League 7 razy wyszedł w pierwszym składzie, no i ma 5 goli i pięć asyst, co daje nam 9,4 oczek na wyjście w pierwszym składzie, tylko dwa razy nie dał zwrotu, więc z drugiej strony nie możemy się dziwić, że aż taki tłum idzie właśnie po Mounta, nawet przy, tym, przy tej gorszej formie Chelsea. No tak, ale jeśli spojrzymy na kalendarz Chelsea i tą ogólną dyspozycję ofensywną zespołu, no to e... Może i Mant wygląda naprawdę fajnie, ale porównując go czy to z Bernardo, czy to z Bowenem, no to moim zdaniem wypada już Blado i e, oczywiście, jeśli macie Bernardo i Bowena, to na pewno skierowałbym się ku Mantowi. Szczególnie jeśli macie budżet i chcecie zastąpić Rafinie, no to to jest takie, taka opcja, którą z pewnością warto rozważyć, ale jeśli szukacie pomocnika i gdzieś on tam e, jest w tej konwersacji, Razem z Bernardo czy Boanem, no to z pewnością na ten moment nie zdecydowałbym się na niego. Ja bym w sumie odradził Monta. Wydaje mi się, że to jest ten sam kasus co trochę James Madison, czyli fajny piłkarz w rzeczywistości, naprawdę spory potencjał, do, dobrze się go ogląda, ale jeśli przychodzi fantazy, to po prostu punktuje bardzo chimerycznie, Bo wcale. Wspomnieliście tutaj Łukasz, że miał 5 goli i 5 asyst w tym sezonie, no ale pamiętajmy, że dwie asysty były w pierwszej i drugiej kolejce. Potem blankował przez nie wiadomo ile, przyszedł mecz z Norwich, gdzie miał trzy gole i 1 asystę, potem znowu seria blanków i nieobecności i te dwie ostatnie mecze to gol plus asysta, więc te liczby wiadomo są, ale to są takie kompletnie losowe liczby. Wiadomo, że mu coś przeskoczyło w głowie, jak Piotrowi Zielińskiemu, to nawet nie przekłada potencjał na liczby i przy okazji na fantazy, ale ja dalej nie wiem, czy to jest aż taka pewna inwestycja, zwłaszcza przy Bołenie, przy Bilwie. Przy Gindoganie, czy no, przy innych opcjach, pomocy. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że mount ten sezon ma słabe jeśli chodzi o taki test oka. Jest dużo gorszy niż w minionym sezonie. Ale wracając jeszcze do Bowena, no to na pewno boli to, że on nie notuje zbyt dużo bonusów, ponieważ ma tylko 4 punkty bonusowe w tym sezonie. A tak jak powiedzieliśmy, on miał 3 gole i 7 asyst, czyli łącznie 10 zwrotów. A z drugiej strony na przykład Rafinha ma 9 punktów bonusowych i z 7 zwrotów. No także Bowen nie jest doceniany, jeśli chodzi o wieże i te przeliczniki fantazy Premier League, jeśli chodzi o bonusowe punkty. No Boen jest ofiarą niestety tego, że oddaje dużo strzałów, już, już w zeszłym sezonie, kiedy go miałem przez kilka kolejek, to mi to trochę przeszkadzało, że wziąłem go po fajnie wygląda i dobrze wygląda w ofensywnie, miał najwięcej strzałów wśród pomocników ale albo nie punktował, a jak już punktował to rzadko z bonusami, ponieważ właśnie miał te dużo strzałów, miał właśnie dużo niecennych strzałów, a rafinia po prostu jest bardziej dokładny. Jeszcze mu się na VPS-y przekładam dryblingi inne tego typu statystyki, w których jest w czołówce ligi zapewne, więc no po prostu typ zawodnika nie pasuje pod bonusy. Niby tak, ale z drugiej strony, jak spojrzymy na cenę, którą musimy zapłacić za Anglika. No to jednak to jest pomocnik za 6 4 więc gdzieś tam slot 3, czwarty, piąty w pomocy. I jego nie wybierzemy do opaski. Zresztą, no, dyskusja o opasce, yy, biorąc pod uwagę formę salacha, jest raczej jałowa. Więc myślę, że przy tej cenie ten brak bonusów możemy raczej wybaczyć i tymi, nawet asystą na kolejkę, bez problemu moglibyśmy się nasy nasycić. A. To też nie jest tylko jego przypadłość, bo na przykład w salach też wypada pod tym względem Blado i często traci bonusy właśnie przez liczbę prób, które oddaje. Więc y, oczywiście zawsze szkoda, kiedy taki Bołem zalicza zwrot z przodu i on jest goły, a taki Rafinha, czy inny zawodnik grający w słabszym zespole i będący zdecydowanym liderem drużyny przy takim 1-0, 2-0, czy jakimś innym zwycięstwie jednobramkowym, przy jednym zwrocie okraszonym trzema punktami bonusowymi, potrafi wykręcić znacznie lepszy wynik. No ale ja na to bym aż tak nie patrzył, i ta liczba y, punktów w klasyfikacji kanadyjskiej Bowen'a jest na tyle wysoka, że na pewno warto na niego postawić. Tak jak powiedziałem na samym początku, Bowen przede wszystkim staje się opcją przez, przez to, jakie katusze spotykałem Rafinie, ponieważ on w czterech ostatnich kolejkach zagra na wyjeździe z Chelsea City oraz Liverpoolem oraz u siebie z Arsenalem, no i to nie jest kalendarz, kiedy chcemy trzymać zawodnika lidz, no które nie jest oszczędzane przez kontuzję, ponieważ Bamford wrócił, zdobył gola i znowu prawdopodobnie będzie kontuzjowany. Dodatkowo Rafinha ma cztery żółte kartki, więc ta piąta będzie skutkować jednym banem przerwy, jednym meczem przerwy, także tym bardziej nie chcemy chyba trzymać Rafini i jedynym argumentem za tym, żeby go trzymać jest to, że jest sporo kontuzji oraz covidów. No, nie, ja się tutaj nie zgodzę, bo Brazylijczyk w ostatnich dwóch kolejkach zontował bramkę i asystę. No, i przede wszystkim, e, tak jak mówiliśmy, jest dużo tych urazów, e, jest ten COVID i na pewno mamy o wiele ważniejsze priorytety, jeśli chodzi o transfery. A Brazylijczyk zagra teraz z Chelsea. No, teoretycznie trudny fiks, ale jeśli spojrzymy na, na dyspozycję defensywy The Blues w ostatnim czasie i fakt, że. Rafinia gra na prawym skrzydle czyli będzie się mierzył z Marcosem Alonso albo Saulem czy nie wiem kogo tam wymyśli Tomastucha no to tutaj naprawdę jest szansa na punkty z jego strony i na pewno w dłuższej perspektywie przez ten kalendarz będę chciał się jego pozbyć i wymienić go na pewno na Bowena, ale myślę, że akurat w tym wypadku no to możemy wstrzymać się o kolejkę i jeśli, jeśli on zaliczy żółtą kartkę z Chelsea, no to to już na pewno będzie y, pewna wymiana, ale w tym momencie, jeśli macie zawodników Tottenhamu, czy innych y, piłkarzy takich jak Tony, czy Emil Smithrow, co do którego y, cały czas nie mamy jasnej sytuacji, no to ja bym jeszcze się wstrzymał z pewnością. Jest jeszcze w sumie jeden gagatek w podobnej cenie, którego też raczej będziemy się pozbywać, to znaczy raczej. Ja bym raczej się nie pozbywał, ponieważ najbliższy kolendarz to Everton, Southampton, Watford, Tottenham Norwich, i to wygląda naprawdę spoko. No i tutaj mówię o Galacherze, który nie dał zwrotów od trzech kolejek i ostatnio grał dużo niżej, ponieważ e, grał bardziej w środku pola niż na ofensywnym pomocniku. No, i też takim argumentem, by wywalić Galahera jest to, że Crystal Palace obniżyło loty, ponieważ w dwóch poprzednich spotkaniach oni oddali tylko trzy celne uderzenia. No tylko, tak jak Kuba powiedział, przy tej mnogości urazów raczej nikt się nie będzie zastanawiał w tym momencie nad Galacherem. Chociaż wiem, Emilian, że ty już też byś to robił, też byś wywalał Galachera. No, gdyby sąd był zdrowy, to pewnie bym wywalił go jako pierwszy na wojna. No, no, po prostu Gallagher, kiedy przejął funkcję Makartura taki defensywny, pomocnik, taki defensywny, cofnięty rozgrywający, po prostu już nie jest taką, taką hot opcją jak na początku sezonu, czy nawet później. No, w zasadzie, póki Jeffrey Schluck będzie dzierżył te, tą rolę Gallaghera zanim wypadł wypadek z kontuzją, to pewnie po prostu będzie pierwszy do ostrzału, kiedy nie będzie innych problemów. No, ale akurat ma taką przewagę nad innymi w składzie i pewnie u was też, jeżeli go macie, że po prostu jest zdrowy, gra. I ma znośny kalendarz, więc póki właśnie ma, mamy te trzy, te, te trzy rzeczy zaliczone, to można go jeszcze w składzie trzymać i ratować inne problemy. Czyli jeśli mielibyśmy podsumować w sumie ten odcinek tak w trzech słowach, yy, bo zmierzamy ku końcowi, no to jeśli chcemy sprzedać Rafinie, to weźmiemy Bowena, jeśli Kaina to Ronaldo, jeśli to Nea to Kinga lub Denisa, a co z tym słonem, ponieważ jego cena to 10 milionów i Kogo byście zaproponowali, tak w skrócie, w dwóch, trzech słowach albo w dwóch, trzech zdaniach? No, Bernardo Silva, jeśli jeszcze go nie macie. No, też tak myślę: Bernardo, potem Bowen, ponieważ wydaje mi się, że pomocnik City jest bardziej potrzebny niż zawodnik West Hamu. Zwłaszcza, że wielu z nas ma jeszcze Antonio w składzie, więc jest jakieś pokrycie. A na trzecim miejscu, nawet pomimo takich opcji jak Rashford czy Sancho, ja chyba jeszcze dał Gindogana, który nadal w statystykach wygląda dobrze i powinien grać. Może być większą alternatywą dla tego Bernardo. No ale oczywiście, jeżeli ktoś ma możliwość kupna Ronaldo za budżet Sona, ponieważ ma na dwa transfery, albo ma po prostu taki skład, że może to zrobić bez większych problemów, nawet z minus 4, to raczej bym szukał tego Ronaldo, chyba. To jest też taka kolejka, w której raczej nie będziemy się bać minusów. Tych urazów jest sporo. Jeśli przełożą ten masztu ten hamu, to tym bardziej. Ja pewnie skończę z minus 8, niestety. No i to raczej nie będzie się wiązać z, wiązać z zielonymi strzałkami. Ale już teraz mi się wydaje, że możemy zakończyć ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za odsłuch, za to, że jesteście z nami. Oczywiście łapka w górę dla zasięgu czy komentarz będą mile widziane. Jeśli macie jakieś pytania, to z chęcią na nie odpowiemy. No i co, słyszymy się już we wtorek, ponieważ jest kolejka w midweeku. Także życzymy Wam zielonych strzałek i do usłyszenia.